Zwróćcie Państwo uwagę na Rafała Piecha, prezydenta Siemianowic Śląskich i formowany przez niego ruch Polska jest jedna. Będą autorami dużej niespodzianki. Tak, mam nadzieję, że się stanie. To już niedługo. Łączę z tym zresztą spore nadzieje jako obywatel. To było jesienią 2020 roku. Pandemiczny świat leżał w gruzach, koszmar za koszmarem. Wielu ludziom towarzyszyła niepewność jutra i obawy o los. Wydawało się, że już gorzej być nie może. I właśnie wtedy poznałem Rafała Piecha. Miało to miejsce w Lądzie, w opactwie Cystersów. Był jednym z organizatorów niezwykłego spotkania, na które przyjechali ludzie z całej Polski. Politycy, dziennikarze, kapłani. Ludzie, którzy nigdy wcześniej nie spotkali się w tym gronie, ale nagle okazało się, że coś ich łączy. Rafał Piech zabrał głos na końcu. I było to niesamowite wystąpienie. Opowiadał o zawierzeniu. Mówił o tym, że gdy zawiera możliwości człowieka, jest ktoś, kogo możliwości nawet się nie zaczynają tam, gdzie możliwości ludzi się kończą. Mówił niesamowite rzeczy. To było wspaniałe wystąpienie, które trafiło do naszych serc i umysłów. Wtedy właśnie pomyślałem o powiedzeniu, które mówi, że pewni ludzie wzbudzają szczęśliwość, gdy znikają, inni, gdy się pojawiają. Rafał zdecydowanie należał do tych drugich. Przez następne lata obserwowałem jego działalność publiczną i nie pomyliłem się. Wiedziałem, że jest człowiekiem zawierzenia. Mówił to, co myślał. Robił to, co mówił. Był człowiekiem absolutnego zaufania. Jest takie powiedzenie, które mówi o tym, że nie należy ufać nikomu, kto cię zawiódł. Nie wolno zawieść nikogo, kto ci zaufał. Rafał Piech i jego ruch, PJJ, Polska jest jedna, ale także nazywany inaczej Panem jest Jezus, są dla mnie ludźmi absolutnego zaufania, absolutnego zawierzenia. Rafał Piech, człowiek honoru. Oczywiście to był kolejny gość. Dostaliśmy też jeszcze list, który pozwolę sobie odczytać. Od Jana Łopuszańskiego. Panie przewodniczący, dziękuję za zaproszenie na kongres. Polska jest jedna w Warszawie. Cenny dla mnie. Niestety nie będę obecny z powodu wcześniej przyjętych obowiązków. Chcę jednak, jeśli wolno, opowiedzieć coś uczestnikom kongresu oraz złożyć życzenia. Odwiedził mnie kiedyś przedstawiciel bardzo ważnego polityka. Czego chcecie? Zapytał. Dla ciebie nic, odpowiedziałem. Ale spróbujcie uczynić coś, co sprawi, że tacy jak ja głosowaliby na nas, na was, a nie w imię mniejszego zła, bo inni gorsi, ale nie z przekonania do was. Spróbujcie przywrócić prawdę w polskim życiu publicznym, w szczególności szacunek do prawa naturalnego, w szczególności pełną prawną ochronę życia dzieci poczętych. Popatrzył na mnie, popatrzył, zapytał. Panie Janku, ale dlaczego tak od razu z grubej rury? Życzę partii Polska jest jedna. Uczestnictwa w przywróceniu Polsce prawdy i prawa. Prawda jednoczy ludzi, a jej brak dzieli. Drogą, prawdą i życiem jest Jezus Chrystus. Naszym powołaniem jest wypełnić to, czego On naucza, czyli od Polski oczekuje. Zadaniem Polski jest budowa ustroju zgodnego z prawem Bożym i danie przykładu innym narodom, że owocnym jest budowanie życia publicznego w oparciu o prawo Boże. Zanim taka możliwość otworzy się przed Polską, przejdziemy przez doświadczenia trudne. Polska przetrwa je, trzymając z Bogiem i z Marią, Królową Polski. Szczęść Boże!